Rozmawiamy z Pawłem Jędrzejczykiem. Paweł, w zeszły weekend kolejne zwycięstwo na MFC 11. Serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. Z kart punktowych walka wyglądała na ciężką. Wygrałaś jednogłośną decyzją sędziów. Jak ty wspominasz ten pojedynek? No wiesz, karty sędziowskie to karty sędziowskie, ale to zawodowy pojedynek. U nas sędziowie czasami po prostu chcą być za bardzo przyjacielscy, moim zdaniem. No, jak zwykle wchodzę wolno w walkę, pierwszym rundem mogłem minimalnie przegrać, chociaż też nie uważam, żeby tam była jakaś znacząca przewaga. W drugą rundę wydaje mi się, że wygrałem, jak oglądałem później w telewizji. No a trzecia był knockdown, czyli zawodnik w zawodowej walce w ostatniej rundzie, gdzie trzeba wykazać się największą wolą walki i mieć najlepszą kondycję wtedy. No, trzecia runda powinna być oceniana zawsze tak zdecydująco i wtedy zawodnik jest liczony, czyli sędzia musi przerwać walkę, żeby zawodnik mógł sobie odpocząć i wrócić do walki. Też było to po ewidentnym ciosie, bo też to widziałem później na kamerze. Także no, traci dwa punkty i tutaj jest jakieś 2-1, także no, to dziwne. No, najważniejsze, że wygrałem, ja nigdy tam się nie skandale, różne są, no, sędziowie rozumiem też, że widzą to czasami z innej perspektywy, bo każdy siedzi z innej strony ringu, jednemu może się to podobać bardziej, drugiemu mniej, jeden może mnie lubić bardziej, drugi mniej. No, nigdy nie miałem prostu sędziów, bo i we Wrocławiu nie wygrałem, chociaż wiele ludzi, jak oglądało ten pojedynek, to myślało, że zwyciężyłem. Jeździłem też przecież po w Azji, ile walk miałem i tam sędziowie zawsze są po stronie Azjatów i tak naprawdę też kilka walk miałem wygranych, a decyzja poszła w drugą stronę. No, taki jest sport, także na szczęście nie mamy tak jak w boksie, że dyskwalifikuje nas, to możemy walczyć dalej i to mi się bardzo podoba. Czech Mateusz Kochot to solidny rywal. Tym razem na szczęście walczyłeś z rywalem, którego miałeś zaplanowego od dawna, prawda? Bo w poprzednich walkach dwóch ci rywale ci się zmieniali po prostu co chwilę. Mogłeś przygotować się pod niego? No to trochę była wina promotora, że poprzedniej gali, że ten przeciwnik się zmieniał, ale zmienił się wtedy na tak naprawdę na dobrego, na lepszego i też wyszło bardzo dobrze. Teraz, no wiedziałem, że zawodnik przyjedzie, musiałoby się naprawdę coś stać, żeby nie przyjechał, bo ten chłopak to walczy już ze światowymi sławami, naprawdę z Kosmo Aleksandrę, z tym zawodnikiem, z którym Paweł Biszczak walił, Hunanian. Także naprawdę dobry chłopak, mocny, młody, 25 lat i wiedziałem, że lubi się bić, tak jak ja, no ze mną lubię takich zawodników, którzy lubią się bić, bo jak ktoś ze mną chce wygrać moją bronią, to jest bardzo ciężko. Łatwiej jest, jak są tacy czarodzieje, którzy tam próbują mnie jakoś oszukać, muszę ich gonić, to wtedy jest ciężej. No, też niespecjalnie się przygotowuję pod danego zawodnika, bo już tyle razy, zresztą wiesz, się zmieniali, że staram się być kompletny, mam tych walk już 75 chyba, także w ogóle się tym nie stresuję, wiem, że mogą się zmienić, przygotowujemy się z Tarielem, idę, wychodzę po prostu i z automatu robię swoje, wyszło bardzo dobrze, także cieszę się. Paweł, ty jesteś znany z tego, że właśnie zaczynasz powoli, prawda? Ta pierwsza runda jest rozpoznawcza, a potem wchodzisz w tą walkę coraz mocniej. Tym razem też tak było, czy udało ci się trochę to tempo zwiększyć w pierwszej rundzie? Wiesz co, nie chodzi o to, że jest rozpoznawcza, bo ja od razu zawsze zaczynam pojedynek i chcę się bić i chcę walczyć, tylko potrzebuję coś przyjąć, potrzebuję jakoś tak wejść w tą walkę, że ja nie czekam nigdy, że już próbowałem, także pierwszą przyczekam tutaj, nie, muszę od początku atakuję i po prostu łapię ten rytm, ten trans, a zawsze ta pierwsza jest runda troszeczkę słabsza. Teraz zaatakowałem oczywiście, poszedłem tak jak powinienem, bo już mamy to Starielem wymyślone, już dawno to wiedziałem, że zaczyna się walkę, atakuje. Także, no ale mogło być, że coś tam przyspałem przy końcówce. Druga runda to już mi Tariel mówił, że jest dobrze, robimy to co trzeba. Trzecia knockdown, jakby były dwie kolejne, to myślę, że bym wygrał tak i w tej walce, jak i w poprzedniej przed czasem. No, na razie walczę te walki trzyrundowe, no bo liczę też na to, że wrócę do Glory, tam są trzyrundowe walki, ale tak naprawdę to w Tajlandii zawsze walczę piątki, no i tutaj w Polsce też
będę walczył może następnym razem już pięciorundową walkę, także lepiej się zaprezentuję. Właśnie twój trener Tales Andukali mówi, że jesteś stworzony do pięciu rund. Dużo, potwierdzasz to, że dużo lepiej się czujesz przy pięciorundowych walkach. Tak, oczywiście. Wspomniałeś o Glory. Glory wraca do Chicago z 38 galą. To chyba zdaje się w lutym będzie. Czy jest szansa jakakolwiek, że zobaczymy cię na tej gali? Myślę, że tak. No, jestem w kontakcie ze swoim promotorem w Stanach Zjednoczonych, z Łukaszem Banachem, który zorganizował mi pierwszy występ w Chicago. No i niedługo mają ogłosić, że będzie, którego będzie gala w Chicago. On został matchmakerem na Chicago. No i oczywiście na pewno będzie rozmawiał w tej kwestii, żebym ja zobaczył. Miałem otwarty kontakt, czyli mogą mnie zaprosić, mogą nie, ale myślę, że po tych dwóch zwycięstwach na prestiżowej imprezie z dobrymi zawodnikami i w Chicago moja walka się podobała. Przegrałem z późniejszą, no może nie gwiazdą, ale taką rewelacją w mojej kategorii wagowej, bo Abraham wygrał już 4 walki, nikt się tego nie spodziewał. I to naprawdę mu idzie dobrze, bije bardzo mocno i co potwierdzam. Może nie na tyle mocno, żeby mnie położyć, no ale mocno, nie? Także no, liczę na to po cichu, że się uda, bo było super, bo teraz mam grudzień taki, że może nie roztrenowanie, bo ja zawsze trenuję, biegam sobie, jest siłownia i ruszam się, ale odpocznę psychicznie od tarcz, od tych ciężkich treningów i od stycznia bym miał czas, także wizę mam. Wszystko się składa ku temu, żeby jechać, walczyć i wygrać wreszcie pierwszą walkę w Glory. Wiadomo, że organizatorzy mają jeszcze sporo czasu, żeby poskładać całą kartę walk, ale powiedz, czy masz jakieś sygnały, że jesteś w ogóle brany pod uwagę na tą galę? No tak. Rozmawiał Łukasz tam z Corem Hemmersem. Ja też jeździłem do Hemmers Gym, do Holandii, nie bez powodu, bo jest tych gymów dużo. No, tam naprawdę bardzo mi się podoba. Jego syn Nick Hemmers też to bardzo miły człowiek. Sparuje z tymi zawodnikami tam najlepszymi, z którymi, którzy walczą w Glory, nie odstaje od nich. No i myślę, że powinno się to wydarzyć, dlatego że no, zasłużyłem na to, żeby wrócić tam tymi dwoma zwycięstwami. Jeszcze można by dyskutować, gdyby jakieś były potyczki, ale ciężko pracuję. No, wstępnie myślę, że to wypali, także no, zobaczymy. Będę miał podpisany kontrakt, no to na pewno cię od razu poinformuję. Trzymamy kciuki. Paweł, między 10 a 11 galą MFC urodziła się twoja córka Julia. Witamy w życiu 2.0. Tak, jest super. Także ja się bardzo cieszę. Wszystko, wiadomo, wszystko się zmieniło, ale na lepsze. Moja żona super opiekuje się córeczką, odciążam. Ja mogę pracować, mogę trenować. Wysypiam się lepiej niż jak jej nie było. Także jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy. Myślisz, że to wpłynie jakoś na ciebie, jako na człowieka fightera, te zmiany właśnie w rodzinie? No powiem ci, no tak jak widzisz, obawiałem się oczywiście tego, jak urodzi się córeczka, bo miała się urodzić tak właśnie około tamtej gali MFC 10. Wydarzyło się to 2 tygodnie później i no od razu już byłem w przygotowaniach do następnej gali, nie wiedziałem, jak to będzie, także przygotowania przyszły super, jakoś moja psychika jeszcze się wzmocniła, wygrałem. Wszystko było bez zarzutów, także myślę, że to tylko na plus zmiana w moim życiu i na pewno jestem jeszcze bardziej zmotywowany, żeby pokazać córeczce, że wiesz, że tato da radę, nie? Paweł, dzięki serdeczne, no i czekamy na tą informację o Glory, obyś tam znowu mógł się pokazać i wrócić do tej największej organizacji na świecie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.